Cześć, z tej strony Graf Zero, vlog literacki. W dzisiejszym odcinku będzie chyba to, co bardzo, bardzo lubicie, bo to odcinki z reguły mają bardzo, bardzo wysoką oglądalność, a mianowicie będzie podsumowanie czytelnicze trzech ostatnich miesięcy i open boxing. I powiem szczerze i od razu bez bicia, myślę, że ten odcinek będzie trwał bardzo długo, bo wy tego nie widzicie. Ja tutaj widzę, tu jest olbrzymia sterta książek zapakowanych, czekających na rozpakowanie, a jeszcze w osobnym odcinku, to widzieliście zapewne, zaraz spadną, pokazywałem książki kupione na targach książki, ich tutaj nie będzie, to sobie tam musicie na kanale gdzieś znaleźć. Natomiast no, będziemy to wszystko rozpakowywać, bo to tak leżało, czekało na ten moment i potem być może kiedyś je przeczytam. Myślę, że część z was pewnie przywykła do tego, że większość z książek, które się tutaj pojawia, później nie są przeze mnie czytane, ale no, niestety tak już mam. No właśnie, jeśli chodzi o to, co udało mi się przeczytać przez te 3 miesiące, bo chyba równo 3 miesiące upłynęły od ostatniego tego rodzaju filmu, to jest to 15 książek. 15 książek, czy to dużo, czy to mało, nie wiem, ale to taka średnia typowa dla mnie, te 5 książek w miesiącu. Faktem jest to, że część z nich była dość krótka. No, być może ta liczba stron wypadnie mi, ale może nie ma co patrzeć na liczby. Było, nie było, o tych, o których były osobne filmy, nie będę już wspominał. Takich jak na przykład Igranie z nocą, Bitwa o Toulouse, Wilgość, dwa tomiki wierszy, Wielka konieczność, Notatki z ambasady Tensho, Simplicius, Agla Alef, Nie ma i nie będzie i tyle. To są te filmy, które doczekały się osobnych recenzji. A teraz po parę słów o każdym z tych książek, o każdej z tych książek, które recenzji osobne jeszcze na kanale nie miały. I tak po kolei, na początek był to Terror Dana Simmonsa, czytany w akcji wspólnego czytania na Instagramie, czyli taki horror historyczny, rzecz, która mnie bardzo, bardzo, bardzo pozytywnie zaskoczyła. Ciężko powiedzieć, czy to jest powieść historyczna, czy to jest horror. W zasadzie obydwa elementy fabuły są tutaj bardzo istotne. Po pierwsze i tło historyczne, i zresztą niektóre z problemów. No i ten potwór jednak jest tutaj takim czymś bardzo namacalnym i czymś bardzo koniecznym dla fabuły tej książki. Niezwykła dbałość o szczegóły, bardzo ciekawa historia, bardzo ciekawy portret psychologiczny bohaterów. Książka dość trudna chyba, biorąc pod uwagę, jak razem z bohaterami no jednak znosimy te niewygody podróży, też być może przerażająca objętością, ale z drugiej strony to, czego się najbardziej obawiałem, to właśnie ten wątek fantastyczny, tego, że dostaniemy jakiś obraz szlachetnego dzikusa, jak się mówi. Nie, tutaj takiego nie mamy. Chociaż rzeczywiście, no, być może niektóre postacie by mogły na to pojęcie zasługiwać, ale jeżeli tam chodzi o rodzimych mieszkańców tych ziem, to oni nie są przedstawieni w jakiś wyidealizowany sposób. Tam są dobrzy, źli ludzie. No, to już każdych znajdziemy tak naprawdę. A oczywiście o co chodzi? Chodzi o wyprawę w poszukiwaniu przejścia północno-zachodniego, jeżeli dobrze pamiętam, wyprawę, która zaginęła. I tak naprawdę te okręty odnaleziono dopiero niedawno. Dwa wielkie okręty. Co się mogło wydarzyć? No tutaj mamy jakąś taką fantastyczną próbę odpowiedzi na to pytanie. I muszę przyznać, że ten wątek mistyczno-fantastyczny jest moim zdaniem rozegrany koncertowo. Po pierwsze to, czym ten potwór jest, z jakich legend on pochodzi, co on uosabia. Po drugie, taki motyw, którego chyba w serialu nie ma, ale podkreślenie katolickości, wyznania katolickiego głównego bohatera, które jak się okazuje w finale, być może w pewien przypadkowy sposób, ale ratuje mu życie. I to ten łącznik wszystkich religii, pogaństwa, chrześcijaństwa tutaj, który ukazany jest jako coś jednak pozytywnego.
protestantyzm pozostałych członków załogi, pozbawiony tego łącznika z pogaństwem, no nie dał im możliwości ocalenia. Tu trochę zaspoilerowałem, przepraszam z góry. Wiem, że dla tych, którzy nie czytali, to mówię też dość enigmatycznie, no ale nie chcę za dużo zdradzić. Bądź co bądź, to jest naprawdę bardzo dobra książka, świetnie napisana, z bardzo bogatym tłem. I jeśli miałbym szukać powieści grozy, zaznaczam, powieści grozy, które by do mnie dotarły jakoś, to właśnie takich, a niekoniecznie takich jak Wilgość, której recenzję tutaj na kanale widzieliście i która mojego entuzjazmu raczej nie wzbudziła. Kolejna z przeczytanych książek, o których nie było tutaj mowy, to Gepard Lampeduzy, też w kolejnej instagramowej akcji wspólnego czytania, tam nam bardzo fajny film wyszedł. Gepard czy Lampard? Ja obstaję przy Lamparcie jednak. Dlaczego? Dlatego, że sam tłumacz Geparda, który wprawdzie krytykuje to nam poprzednie tłumaczenie, że tam właśnie jego autorka tutaj nas myślała, że to źle przetłumaczyła, tamto źle przetłumaczyła i tak dalej, i tak dalej. Sam przyznaje, że to pierwotne włoskie określenie, które było w tytule, czyli il Latopardo, było używane przez sycylijskich chłopów na określenie tego zwierzęcia, które no, te mieszkańcy szlachetnie urodzeni z rodu Lampedusa mieli w swoim herbie. Oni mieli jakiegoś dużego kota, co tak naprawdę to było, to nie wiadomo. Ale uwaga, co jest bardzo istotne tutaj. Mianowicie w Biblii, w Księdze Samuela chyba bodajże, jeżeli dobrze pamiętam, czy też w którejś Księdze Królewskiej, mamy takie zdanie o tym, że Lampard nie jest w stanie zmienić swoich centek, tak? Czy tam pręg, nie pamiętam, tam dwa różne tłumaczenia równie podawały. Tak jak zły człowiek nie jest w stanie zmienić bez Bożej pomocy swoich przyzwyczajeń. A przecież Lampard jest powieścią o zmianach. O zmianach, które w zależności od interpretacji, tak, są nieuniknione albo które tak naprawdę do niczego nowego, do niczego dobrego nie prowadzą, no to już można dowolnie sobie interpretować. I jeżeli tłumacze zgadzają się co do tego, że u Lampeduzy mamy mnóstwo odwołań do Biblii właśnie, mniej lub bardziej oczywistych, to wydaje mi się, że ten Lampard jest jednak znacznie bardziej tutaj uzasadniony niż Gepard. Ja bym przynajmniej przy nim obstawał. Natomiast powieść mimo wszystko nie traci w tym nowym tłumaczeniu, chociaż ja wolę jednak to stare, nawet mając świadomość tego, że w nim były jakieś błędy, to jednak cały czas jest wielka książka. Wielka, niesamowita książka, pełna bardzo pięknych, wysmakowanych scen, pełna niesamowitych postaci i przede wszystkim z genialnym zakończeniem. Tutaj się chyba zgodziliśmy, jeśli dobrze pamiętam, z Jędrzejem, że to jest bodaj najlepsza scena w ogóle w całej książce. Ta ostatnia część, której podobno, bo jeszcze filmu nie oglądałem, której podobno nie ma w filmie. No, jeżeli tak rzeczywiście jest, to wielka szkoda, czyli ta scena po latach z córką głównego tytułowego bohatera, no zdecydowanie uzupełnia nam ten obraz i jest taką wisienką na torcie, który stanowi ta książka, więc bardzo, bardzo, bardzo wam polecam Lamparta czy też Geparda, bez znaczenia, ale to jest rzecz niesamowita, bardzo, naprawdę niezwykła książka. Dobra, to jeżeli chodzi o Geparda. Później jeszcze w akcji wspólnego czytania były dwie, czy w zasadzie jedna, ja przeczytałem też drugą, dwie młodzieżowe książki, czyli Inna, czy był Ten Obcy i Inna Jurgielewiczowej. I tutaj też ciekawa historia, bo ja nie znosiłem tego Obcego, kiedy omawialiśmy go w szkole. Znaczy wydawał mi się nudny i taki jakiś, no jakieś tam dzieci gdzieś tam na jakichś wakacjach, ja tu chcę czytać o jakichś niezwykłych rzeczach. No i słuchajcie, jeżeli czyta się go mając już praktycznie czwórkę z przodu, to zupełnie inaczej się na tę książkę patrzy.
bo to jest jakiś taki powrót do dzieciństwa, do czasów niewinności, do czasów ideałów, bo tak tam oni jednak wierzą cały czas w przyjaźń, w miłość, szukają autorytetów w życiu. Bardzo poważni są ci bohaterowie. No może nie wszyscy. I nagle ta książka zaczyna się zupełnie inaczej czytać. Jak jest to taka lektura o świecie, o jakimś świecie utraconym, tak? Pięknym, dawnym świecie utraconym. Z drugiej strony jestem pod wielkim wrażeniem rozbudowanej psychologii postaci jak na literaturę młodzieżową. No to jest coś niezwykłego, coś co w literaturze współczesnej dla młodzieży bardzo często się w ogóle nie pojawia, nie mówiąc już o tym, że często również te portrety psychologiczne no nie są przekonujące. Tutaj bohaterowie są bardzo ciekawi. To jak oni ewoluują, jak się zmieniają, jak nie robią czegoś, żeby przypodobać się czytelnikowi. A już jeżeli jeszcze dodamy do tego inną, bo tutaj na przykład jedna z bohaterek bardzo się brzydko nam w innej zmienia, mam na myśli Pestkę, którą jeszcze w tym obcym można lubić, w innej raczej chyba już nie, bo z niej rośnie taka, no taka damulka, mówiąc brzydko, tak? W negatywnym tego słowa oczywiście znaczeniu, taka bawiąca, taka, która pewnie jak dorośnie będzie bawić się mężczyznami, która będzie złośliwa wobec swoich przyjaciółek i tak dalej, i tak dalej. Więc to tym bardziej te powieści jakoś zyskują w moich oczach. Nie mówiąc już o tym, że ten obcy ma jeżeli o mnie chodzi, no perfekcyjnie skonstruowaną fabułę. Tam wszystko jest na swoim miejscu, to można wspaniale interpretować. Ja na Instagramie interpretowałem Wyspę w odniesieniu do heterotopii Foucault. To już tutaj nie ma czasu, żeby się za bardzo na tym rozwodzić. Znaczy Wyspę oczywiście, na której przebywają bohaterowie, tak? Ale to jest też bardzo ciekawe, jak to wszystko wokół tej wyspy krąży, rozgrywa się, jak oni się na niej zmieniają, jak oni przeżywają inicjacje, oczywiście po prostu wchodzenie w dorosłość, tak? Ale pierwsze miłości, pierwsze przyjaźnie, pierwsze takie zderzenia z dorosłym życiem, z dylematami moralnymi, no to jest bardzo ciekawe. W innej tego już mi trochę zabrakło, bo o ile ten główny wątek jest znowu świetny i też psychologiczny, to mamy zupełnie inny typ, bo tak jak ktoś tam pisał o Zenku, że Zenek z tego obcego to taki przyszły DDA, czyli dorosłe dziecko alkoholika, tak Danka z innej, no to jest klasyczna fobia społeczna. Ale tutaj niestety nie mogę się już zachwycać fabułą, bo autorka chyba chcąc tak dopełnić tego, żeby to była druga część tego obcego, no wprowadziła dwie bohaterki, które nie pojawiają się w głównym wątku i one taką klamrę jakby stanowią, z tym, że ta klamra jest tak sztuczna i tak na siłę poprowadzona, żeby tę Dankę jednak tak rozgryźć, jakoś to jej się tam narzuca na siłę, tę przyjaciółkę Ulę z pierwszej części. No nie, to już była zdecydowanie przesada. Mimo tego, że bardzo też dobrze napisana młodzieżówka, no naprawdę, bardzo mało się dzisiaj pisze tak dobrych młodzieżówek, to jednak tak ten obcy tutaj zdecydowanie wyżej. Jeżeli nie lubiliście tej książki w szkole, to ja wam polecam. Polecam sprawdzić się z nią po latach. Bo tak jak mówię, z mojego doświadczenia, ja byłem bardzo, bardzo na nie, jeżeli chodzi o tego obcego, że to jakieś tam nudy w ogóle, nie. Rozwleczone, nudne, zupełnie inaczej się to czyta. Naprawdę. Może człowiek się zmienił, nie wiem. No dobra. I ostatnia książka z tych, które nie miały... A nie, jaka ostatnia? Tylko dwóch niestety nie pokażę. To może od nich zaczniemy w takim razie. Już tutaj patrzę na tytuły. Bo jedna to jest Na czytniku, przeczytana przeze mnie. I to jest Matka, obraz piękna Kaliny Witkiewicz. Bardzo dobra rzecz, muszę przyznać, z tym, że z jednym dużym mankamentem, bo to jest książka, taka analiza
popularno-naukowa, albo popularyzatorska nawet, powiedziałbym, motywu matki w sztuce polskiej. Taka bardzo przyjemna rzecz. Z pięknymi ilustracjami, ale niestety, no tak jak mówię, nie pokażę wam tutaj, chociaż zerknę jeszcze, czy jednak gdzieś sobie tej książki tu nie położyłem. Nie, no gdzieś tam nie położyłem. Oczywiście. Bo mam ją na czytniku. Ta książka została wydana tylko w PDF-ie i wielka szkoda. To by się pięknie czytało jako album. Podzielone na kilka różnych części, bo tam mamy no, matkę jako matka, jako macierzyństwo. Mamy matkę Polkę, czyli tutaj na przykład królową, tak, czy jakąś personifikację Polski. Mamy matkę naturę, czyli różne obrazy przyrody. I na końcu Maryję, tak? Różne wizje Maryi w malarstwie polskim. Naprawdę bardzo dobra rzecz. Ja powiem tak, w ogóle gdyby na maturach teraz jeszcze była ta prezentacja maturalna, to ja bym powiedział, że tu Kalina odwaliła pracę za wszystkich maturzystów, którzy wybiorą obraz matki. Bo to naprawdę taka gotowa, piękna prezentacja polskiego malarstwa. Tylko no... Gdyby to był album, to byłby pełen zachwyt. A tak no, w PDF-ie na ekranie okej, to rzeczywiście bardzo ładnie wygląda. Ale na czytniku już na mnie takiego wrażenia nie robiło, no choćby dlatego, że czytnik jest czarno-biały niestety, więc tutaj już dużo traci. A mi się z ekranu bardzo źle czyta. Ale gdybyście czegoś takiego szukali, to jak najbardziej zerknijcie, bo myślę, że powinna spełnić wasze oczekiwania. Dobra, trzeba było tutaj zrobić cięcie, bo jak zwykle, no wiecie, 20 minut minęło i aparat kończy nagrywanie. Mam nadzieję, że się w dwóch zmieścimy, chociaż zaczynam w to wątpić, więc być może nawet godzinny film nam wyjdzie, no ale no, sterta książek jeszcze leży do pokazania. A o dwóch jeszcze przeczytanych. Druga książka Karoliny Kułakowskiej pod tytułem Dziki marzyciel. Opowieść o Oskarze Kokoszce. To jest rzadki chyba rodzaj, może nie rzadki, ale nieczęsto pojawiający się rodzaj literatury, czyli taka fabularyzowana biografia, w tym wypadku malarza. Ja o życiu Kokoszki nie wiedziałem nic, więc przyznam szczerze, że być może dlatego. Ta książka zrobiła na mnie wielkie wrażenie, to znaczy ja znałem jego obrazy, widziałem je w Dreźnie, tak, to już tak wspominałem, jak pokazywałem tę książkę przy Open Boxingu, tam w tym słynnym filmie Rzeź Polańskiego, no, nieistotne, ale widziałem na żywo i przyznam szczerze, że byłem dość sceptyczny, ale to się naprawdę dobrze czytało. Powiem tak, jeśli, drogi widzu, masz amatorski teatr, albo grasz w amatorskim teatrze i szukasz czegoś ciekawego na scenę, to polecam. Ponieważ autorka zastosowała tutaj taki ciekawy zabieg, bo o Kokoszce wypowiada się, no albo on sam mówi nam o sobie, prawda? Albo mówią o nim ludzie z jego otoczenia. No jak mówi na przykład jego ukochana, a bo tam było tak i tak, on mi zrobił to i to, a potem on mówi, bo wiecie, ona mi zrobiła to i to, nie? Tak to wygląda. I to jest w formie właśnie takich monologów, jak tutaj widzicie. Więc ja to widzę, naprawdę to by mogło zrobić wielkie wrażenie, jak ludzie stają postacie na scenie i po prostu mówią do widzów i się zmieniają. Myślę, że to świetna seria takich, tak by to zagrało. Jedyna rzecz, która w tej książce no, wydaje mi się jednak mankamentem, to jest po prostu to, że ona ma tylko 50 stron. A z tego mogłaby być naprawdę, naprawdę świetna powieść. Jeżeli szukacie czegoś takiego lekkiego, krótkiego na temat sztuki, na temat jakiegoś malarza z ciekawym życiem, z bardzo dziki marzyciel, to myślę, że bardzo dobre tutaj określenie, kogoś dzikiego, łamiącego normy i jakieś tutaj konwenanse, to warto, to myślę, że też warto, fajna rzecz, naprawdę. I na koniec jeszcze jedna z zapomnianych powieści historycznych.
czyli Jezioro Czarownic Stefana Majchrowskiego. Stefana Majchrowskiego znałem z książek oczywiście, z biografii Dickensa. Bardzo, bardzo sensownej, bardzo takiej ciekawej biografii Dickensa. I wydawało mi się, że siłą rzeczy to ma podtytuł Saga o Wenedach. Niezwykły okres, tak? Przed, jeszcze tam sporo przed Mieszkiem, bo to czasy w Europie renesansu karolińskiego, tak? Że to będzie coś, no, przynajmniej dobrego, a być może jakaś taka zapomniana perełka. Otóż okazuje się, że, moi drodzy, ta książka jest tak zła, że aż sympatyczna. Więc ja się na niej doskonale bawiłem. Jest tak totalnie ahistoryczna na każdej możliwej płaszczyźnie. Mnogość wątków, dziwnych zmian narracji. Ja na przykład nie rozumiem zupełnie tego, dlaczego co ileś stron narrator nam przypomina, który mamy rok. Ale po co? Znaczy, być może dlatego, że jest tu na wsadzane tyle rzeczy, które nie pasują do siebie. Mamy jakiegoś słowiańskiego berserkera, znaczy nie, no na szczęście to słowo się nie pojawia, ale człowiek, który wpada w szał bojowy i po prostu morduje, nie wiem, wszystkich przeciwników. Z drugiej strony mamy już w zasadzie w pełni ukształtowane stosunki lenne, bo to się gdzieś koło Inowrocławia rozgrywa. Mamy zwyczaje takie już bardzo, no, charakterystyczne dla słowiańszczyzny, ale po czym nagle wchodzi nam pławienie czarownic. Jak? Gdzie w ogóle? Dlaczego? Po co? W pogaństwie? W u Słowian? Nie. Jest... takie mam wrażenie, jakby po prostu Majchrowski, opisując tę wieś sprzed wieków naprawdę wielu, nie wiem, widział ją tak jak wieś XIX-wieczną czasami, a czasami jak wieś z X wieku, a czasami jak jakąś baśń po prostu zupełną. Więc bardzo dobrze się na tym bawiłem. No oczywiście ten szwarc charakter jest po prostu, znaczy, no zły, bo zły, tak? Nie wiemy dlaczego. Jest zły do szpiku kości. To jest taki Janusz Tracz z tego 8, czy tam 9 wieku, który jak nawet wydaje się, że robi coś dobrego, to on i tak zrobi za chwilę coś złego. Mordowanie pod koniec bohaterów, a to jest pierwszy tom, drugi pewnie się zaraz tutaj nam gdzieś objawi. Nie wiem po co. Mimo wszystko wypada sympatycznie główny bohater, jako ten właśnie słowiański berserker, który nie umie się bronić, umie tylko atakować i ugania się cały czas za kobietami, to go zawsze tam w jakieś, na manowce go sprowadza. Więc jeżeli był jego wątek, to było naprawdę sympatycznie. W pozostałe to raczej już nie. Na początku dużo szczucia cycem i to takiego jeszcze... No to nie jest jeszcze ten vibe lat 80., że już tak jest konkretnie, ale tak bardziej stonowany sposób, no ale jednak gdzieś tam jakiś obyczaj obnoszenia nagiej dziewczyny po wsi, tak, był taki pewnie. Ale bardzo czekam, naprawdę czekam, aż wydobędę tutaj gdzieś drugą część. No i słuchajcie, przechodzimy do otwierania paczek z książkami, czyli do open boxingu. I tutaj, moi drodzy, pierwsza prośba do was, że jeżeli byście chcieli wesprzeć kanał, żeby tutaj się wszystko rozwijało ładnie, pięknie, nam hulało, to będzie gdzieś link w komentarzu pod filmem, czy w opisie filmu też znajdziecie. Można to zrobić na Patronite, a można też oczywiście przez YouTube'a. I tam są chyba nawet niższe stawki. Ale gdzieś tutaj macie też taki znaczek, tu pewnie tu gdzieś będzie, albo tutaj, w który jeśli klikniecie, to kanał będziecie obserwować. Później oczywiście dzwoneczek i będą powiadomienia o filmach do was przychodziły. Bardzo będę wdzięczny. No i słuchajcie, tutaj z paczki już otwartej, więc jej nie muszę jakoś specjalnie otwierać. No, okej, spadło.
bo wydobyłem z niej już tyle i jeszcze jakąś jedną wcześniejszą powieść, chyba Terror, a może nie. No ale została ta jedna książka, żebym mógł ją pokazać. Gerhard Hauptmann, Tkacze. To jest dramaturg i pisarz, naturalist, odwołujący się do naturalizmu, taki, który tworzył na terenie ówczesnych Niemiec, laureat literackiej Nagrody Nobla i powiedzmy, że doceniony zarówno przez nazistów, jak i później przez komunistów, którzy też tak powiedzieli, że nie, włosu panu z głowy nie spadnie, może sobie pan z tego Śląska wyjechać, ale nie zdążył wyjechać, bo zmarł w 1946 roku. W ogóle zerknijcie na jego biogram na Wikipedii, bo jest kuriozalny. Opis przewożenia ciała Hauptmana ma prawie tyle miejsca, zajmuje, co je opis jego życia. Natomiast o samym dramacie już. Dlaczego on mnie zaciekawił? Ponieważ to jest dramat traktujący o buncie tkaczy śląskich, który miał miejsce na terenie współczesnej Polski. Wtedy oczywiście to nie była Polska. I szczerze mówiąc, taki temat w dramacie wydaje mi się bardzo ciekawy, bardzo interesujący. Zobaczymy, co z tego będzie. To chyba jest w ogóle jakieś nowe wydanie. No dobra, to otwieramy paczki. Widzę, że to naprawdę będzie trwało i trwało. Cóż to takiego jest? Tu jest jakaś paczka z Bonito. Nie wiem, bo tu się może w ogóle okazać, że w jakiejś będzie nie książka. Coś tam zamówiłem i zapomniałem o tym. Dobra, tu jest książka, tylko jaka. Okej, zapomniałem, że ją kupiłem nawet. Tania Stupar Trifunowicz, Zegary w pokoju mojej matki. Wydawnictwo Biuro Literackie. O, stronie śląskie. Słuchajcie, o tej książce przeczytałem bardzo pozytywną recenzję na Nowym Napisie. Ja bardzo szanuję Nowy Napis. Uważam, że to jeden z fajniejszych portali, jedno z fajniejszych takich miejsc, w których można poczytać o kulturze i o literaturze. Tu była bardzo pozytywna recenzja, z której trochę mam wrażenie, że wyłaniał się taki obraz czegoś w pokroju takiego dużo lepszego Barysa. Barys, to wiecie, to była recenzja u mnie, te kości, które nosisz w kieszeni, o pabianicach, które mnie rozczarowały. No tutaj zobaczymy. Zobaczymy, co z tego będzie. To jest autorka chorwacka. Chorwacka poetka i pisarka. Króciutka rzecz, więc jest duża szansa, że się pojawi recenzja niedługo. A może rzeczywiście coś ciekawego. W końcu ta chorwacka literatura jakoś się zbyt często u nas nie pojawia. Ja patrzę tylko, żeby nie zapomnieć o jakiejś paczce, bo ja potem nie otworzę i wiecie, gdzieś mi, od czego by tu zacząć? Może od tego. I będą te paczki później wisiały. O, a tu jest tylko jedna książka. A też musiałem coś z tego wyjmować. O, słuchajcie, ja już wiem, co tutaj będzie. Tutaj będzie coś kontrowersyjnego dla niektórych z was. Jak ja to wyjmę? A właśnie, skąd to jest? To jest księgarnia. Zabawki Kraków. Tak się nazywa. Zabawkikraków.pl. A, dobra, mam. To jest z piwu. Bardzo w ogóle lubię piw i fajne rzeczy robią i oby tak dalej. Aleksander Błok. Nad otchłanią chybocąc się w locie. Przekład Adama Pomorskiego. Ja sobie to... Zastanawiam się, czy to było na pewno to. Wydaje mi się, że to przeglądałem sobie w czasie targów książki w Warszawie. To jest taki zbiór twórczości Błoka, pisarza rosyjskiego i poety, który gdzieś tam na początku XX wieku, w pierwszej połowie powiedzmy XX wieku działał i tworzył, tak określany w tym srebrnym wieku poezji rosyjskiej. I słuchajcie,
powiem szczerze, że mało która poezja tak do mnie trafia, jak poezja Błoka, jeżeli chodzi właśnie o rytm. Kilka wierszy Błoka było do analizy dla ósmoklasistów w jakichś różnych testach. No i słuchajcie, to po prostu grało w uszach. To po prostu grało w uszach. Wcześniej u Nabokowa widziałem jakieś czasami tam odniesienia do Błoka. Było podobnie. Niesamowita poezja. Naprawdę niesamowita poezja. Bardzo sobie na nią ostrzę zęby. No, książka jest wielka, olbrzymia, więc podejrzewam, że ja ją pewnie sobie będę doczytywał. I tak od deski do deski to raczej nie przeczytam. A swoją drogą tutaj są jeszcze chyba też teksty prozatorskie. Tak mi się przynajmniej wydaje. W setną rocznicę śmierci Błoka wydane. No dobra. Kolejne paczki otwieramy. Może od tych nówek byśmy zaczęli, a później do antykwarycznych przejdziemy. Ojej. A powiem wam też, że podjąłem ostatnio pracę w bibliotece. I bardzo fajnie mi się tam pracuje. A nie, tego miałem nie otwierać. A to przepraszam. To na razie odłożymy na bok. A tu w takim razie drugą paczkę. To tą muszę otworzyć. To pomyliłem paczki. Trudno. Bardzo fajnie mi się tam pracuje, ale dzisiaj wyjątkowo był męczący dzień. Mnóstwo ludzi po prostu było. Mnóstwo ludzi. W krótkim czasie gdzieś tam się przewinęło 200 książek przez moje ręce. No około, powiedzmy około 200. Dobra, to co w takim razie jest w tej paczce? Ja nie wiem, mój dom już po prostu zalega w książkach, zalega w paczkach, a będzie śmiesznie, jak w ogóle ja jeszcze znajdę jakieś paczki, o których zapomniałem. O! A to dobrze, że otworzyłem akurat. Słuchajcie, to jest Szum Magdaleny Tulli. To jest książka, która w tym miesiącu będzie w akcji wspólnego czytania na Instagramie, więc pewnie wy na YouTubie o niej usłyszycie za jakieś 3 miesiące przy podsumowaniu w tych 3 miesięcy wakacyjnych. Jeśli ktoś czytał tę książkę, to bardzo proszę w komentarzach o informację, czego się mogę spodziewać, czy jest fajnie, czy fajnie nie jest. No ja nic nie wiem. Znaczy autorce tam mniej więcej, ale o tej książce to nic nie wiem, więc koleżance, która wybrała z Instagrama, dziękuję, bo to będzie też możliwość zapoznania się z czymś, z czego z reguły nie czytam. To chyba taka trochę kobieca literatura, tylko z tych raczej bardziej ambitnych. O, ale mnie zaraz ktoś tu zjedzie za używanie określenia kobieca literatura. Ale to pisana z myślą o czytelniczkach, tak? Dobra, to myślę, że drugie cięcie trzeba będzie zrobić i zaraz wracamy. Drugie cięcie, moi drodzy, a ja tnę już kolejną paczkę i tym razem to jest już chyba... A nie, tym razem to jest ciekawa sprawa, bo to jest książki, które kupiłem od Wicki. Bardzo dziękuję, od pani Elżbiety. Zaraz zobaczycie, co mi się tutaj udało trafić. O, taką wysłała mi, że właśnie miałaby takie tutaj ciekawe książki. Ja stwierdziłem, że w sumie czemu nie. O, ale to nie wiedziałem, że to jest to wydanie. No to jestem bardzo zadowolony, powiem szczerze. Pierwsza rzecz to jest Philip Dick i jego Labirynt Śmierci. Nie znam. Nie znam tej powieści. Myślałem, że to jest jakieś stare wydanie, a to jest to z ilustracjami Siódmaka. Siódmaka, którego uwielbiam. Więc no muszę przyznać, że tym to mi pani zrobiła wielką przyjemność. Naprawdę. A piękne jest. Ale nie znam tej powieści. Jeżeli to jest ta tak zwanych walisowych powieści, to pewnie ciężko będzie mi się ją czytało. Ale może nie. Zobaczymy. Walisowych to wiecie, to z tych podobnych do walis, to mam na myśli. Philipa Dicka.
A druga rzecz to są bursztyny Zofikos, tak? A to już sobie czytałem, ale to myślę, że mi się przyda raz, że do pracy z uczniami. To też jest to fajniejsze wydanie w twardej oprawie. Bardzo dziękuję. A dwa, że niektóre z tych tekstów są bardzo fajne, aczkolwiek wydaje mi się, że bursztyny jednak jak na twórczość Zofikosa są dość nierówne, że tam się zdarzają jednak teksty gorsze, takie napisane może trochę, mamy zbiór, to trzeba go będzie uzupełnić, ale też niewiele z nich pamiętam, znaczy niewiele, część tylko tych tekstów pamiętam, więc jakbym wrócił do nich po latach, to może dopatrzę się w tym zbiorze opowiadań, który teraz się na liście lektury znalazł i tam są wybrane teksty z bursztynów, co jest chyba nawet dobrym pomysłem. To może coś z nich nowego wyciągnę. Dobra, bo jeszcze 4 paczki, moi drodzy. Następny jest antykwariat Merlin, który tutaj u nas często gości. I ja myślę, że wy powoli już wiecie, jakie książki teraz się będą pojawiały. Chociaż to jest chyba coś jeszcze innego, bo to jest mianowicie, moi drodzy, to jest drugi tom sagi o Wenedach Stefana Majchrowskiego, o której wspominałem przed chwilą, Taniec nad jeziorem. Powiem szczerze, stanowi zamkniętą fabularnie całość i zakończenie sagi o Wenedach, którą Majchrowski ujął w 2 osobne części. Powiem szczerze, że bardzo jestem tego ciekawy, bo mówię, pierwsza była takim kuriozum, że aż się to fajnie czytało. Ale, a właśnie, zapomniałem o jednej rzeczy, bo ma Majchrowski jedną bardzo dużą zaletę w porównaniu do tych innych zapomnianych perelowskich powieści historycznych o pierwszych tutaj Piastach i tutaj czasy przedpiastowskie w ogóle, to tutaj praktycznie prawie w ogóle, albo i w ogóle nawet nie ma propagandy. Nie ma żadnych, ani jakichś tam specjalnie antyfeudalnych, no niby ruchów, no niby tutaj jest, że jedni chcą być bogatsi od drugich, ale no to takie zwyczajne ludzkie żądze, to się nijak nie przekłada, że tu bogaci źli, biedni dobrzy. Nie, czegoś takiego tutaj w ogóle nie ma. No antygermańskich rzeczy zasadniczo też nie ma, no bo skąd by się to miały wziąć? Nie wiem, czy tutaj Karol Wielki na mnie wyrośnie w pewnym momencie na tego złolca, mówiąc brzydko, ale zobaczymy, bo pod tym względem taka naprawdę, i wiem, z czym bym to porównał. Jeżeli jesteście zakochani w starej baśni, ale tak absolutnie, totalnie kochacie starą baśń, to jest taka trochę gorsza stara baśń. Trochę gorsza, no dużo gorsza, biorąc pod uwagę jeszcze czasy, w których powstała, ale nie, to naprawdę wtedy możecie sobie to przeczytać, bo myślę, że może jednak jakoś bardziej docenicie tę książkę. Chociaż ja tak cały czas na nią narzekam, ale z tych ostatnio czytanych tam tych różnych sujkowskich, niesujkowskich, to na tym się naprawdę dobrze bawiłem. Dobra, kolejna paczka, kolejny antykwariat Merlin. Jezu, ile ja o nich pieniędzy wydaję. I tym razem 2 książki, tak jak mówiłem, pewnie się niektórzy domyślają, z czarnej serii. Ale ponieważ jest to rok 68 z piwu, to czarna seria jeszcze wtedy nie była czarna, tak jak widzicie. I Italo Calvino, no to jego to pewnie znacie, mówiliśmy o nim już nie raz, to jest chyba zbiór opowiadań, opowieści kosmikomiczne. Co jest ciekawe, w tym wydaniu te opowieści komiczne chodzą jeszcze po jakieś niewielkie pieniądze. W tym drugim wydaniu, a nie pamiętam już przez kogo, z taką kolorową okładką w twardej oprawie też, to jak widziałem, to te opowieści kosmikomiczne to rzeczywiście jakieś kosmiczne pieniądze zaczynają kosztować. No nie jest to może tyle, co Pustynia Tatarów, którą też, jeżeli będę kontynuował to czytanie czarnej serii, będę musiał kupić, ale kosztuje to dość dużo. Natomiast to wydanie udało mi się za jakieś w miarę niewielkie pieniądze kupić. A druga rzecz to James Baldwin i Inny kraj. I o tej książce nie wiem nic zupełnie. Nie mam zielonego pojęcia i w taki sposób chciałbym do niej podejść, bo to jest, wiecie, najfajniejsze w tych książkach z piwu, że
Ja je sobie czytam często tak jak spelunkę fuksa, nie mając zielonego pojęcia w ogóle, o czym one będą. I to tak bardzo fajnie człowieka zaskakuje. Ile jeszcze? 3 paczki mamy. 3. paczka, słuchajcie, zaskoczenie. Nie, to nie jest, to jest mega antykwariat. Merlin 84 się nazywa sprzedający. To jest ten antykwariat z Łącka. Tak, mega antykwariat z Łącka. 3. paczka znowu od nich. Gdzieś mi się wydawało, że z Bazy Sokołowskiej coś też zamawiałem. To też jest świetny antykwariat. Ale ten Łąck chyba przoduje tutaj. I co my tutaj mamy, moi drodzy? O ja, widzę, jakieś starocie historyczne chyba będą. Czyli do kolekcji powieści historycznych. Wiem, o! Słuchajcie. Pierwsza rzecz to jest, tego jestem też bardzo ciekawy. Tak, to znowu zapomniane powieści historyczne. Słuchajcie, Halszka Szołdrska, to była taka pani, a jak to jest na Wikipedii podane, historyczka, archeolożka, która w PRL-u popełniła taką książkę o powieściach historycznych, gdzie po tych wszystkich, wiecie, geniuszach, no, mieliśmy świetne powieści historyczne wtedy, się przejechała tak od początku do końca. Gołubiewa nienawidziła, po prostu go tam zmiażdżyła. Jakim prawem on archaizuje w ogóle w taki sposób, że on własne słowa wymyśla i puszcza, tam jest ta wielka puszcza, my wiemy, że już wtedy w czasach Chorobrego nie było tej wielkiej puszczy, która porastała cały kraj. Pani Szołdrska to jest symbol, to był symbol tego pogaństwa, które się wycofywało, no niech się pani ogarnie. I ona, to była kuriozalna praca. Bo to nie chodzi, naprawdę nie chodzi tutaj o to, że ja bronię jakichś ahistoryzmów, tylko raczej o to, że całkiem świadomie twórcy wprowadzali pewne rzeczy niekoniecznie zgodne z jakimś tam stanem wiedzy i stanem badań. Natomiast Szołdrska w ogóle zrobiła ankietę wśród młodzieży, z której jej wyszło, że dla młodzieży najważniejsza jest zgodność z faktami. Tak. Zdecydowanie, w czasie lektury powieści historycznych. Niczego innego młodzież nie pragnie. Tak wtedy, jak i teraz. No i bardzo jestem ciekaw, co ona popełniła, jak na ówczesne czasy. Nie, no ale oczywiście widzę, że ma, no nie chcę tu użyć brzydkiego słowa, ale ma stylizację na gwarę wiejską. No gratuluję po prostu. Krytykować to u Gołubiewa, robić samemu dokładnie to samo. Mhm. Ale bardzo jestem ciekaw. W Wolińskiej Strażnicy i Wędrowcy Mimowoli może się na konwent któryś wybiorę. Chyba nie dam rady w tym roku na Kopernikon, bo mam wtedy urlop, ale być może się w Łodzi zjawię, a może jeszcze w Gdyni też się zjawię, ale zobaczymy, gdzie będzie jaki referat, bo być może rozbuduję te zapomniane powieści historyczne o średniowieczu. No, tak może zrobimy. Ale też z tymi starożytnymi chyba się na ten rok nie wyrobię, więc może zostaną na przyszły rok na Toruń. Natomiast to jest rzecz bardzo dziwna i widzę, co ja kupiłem. Krzysztof Nowiński, Przygody Janochy z Schelling. Nie wiem, co to w ogóle jest, bo tak widzę tu coś o archeologach, tu coś o jakichś dawnych czasach i wiekach, ale dlaczego ja w ogóle tę książkę kupiłem? Bo jak pamiętacie, jeśli chodziliście do tej ośmioklasowej podstawówki, nie, to były takie zeszyty ćwiczeń z różnymi zadaniami i często były jakieś fragmenty z literatury. I właśnie prawdopodobnie z tej książki, z Krzysztofa Nowińskiego, był taki, wiecie, był fragment i na przykład, nie wiem, wypisz wszystkie ubezdźwięcznienia wsteczne. Albo znajdź wszystkie uproszczenia grup spółgłoskowych i określ je. I fragment z lalki, nie? Ekstra zadanie.
Nie, no ja się śmieję, ja to robię teraz z uczniami, bo te zadania są na dużo wyższym poziomie niż to, co jest współcześnie w jakichś tam testach czy podręcznikach, więc bardzo, bardzo się przydają te ćwiczeniówki stare. Ale tu był taki fragment, było właśnie, nie podawali tytułów, tylko autora, nie? Był taki fragment, był podpisany Krzysztof Nowiński, jak to dwóch wojowników wiezie umierającego wodza. Pamiętam to tak kilka zdań, 4-5 zdań. Jakoś bardzo do mojej wyobraźni przemówiło. Ja szukałem wszędzie po jakichś bibliotekach takiego autora jak Nowiński. Nie mogłem go znaleźć. Dopiero teraz mi się to przypomniało po latach i stwierdziłem, znajdę to, czego tak szukałem, jak miałem lat 14 czy 13. No i widzę, że książeczka ma 60 stron i jest jakaś dziwaczna. No, Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych. Biblioteka historyczna dla uczniów szkół podstawowych, czyli to pewnie będzie coś w stylu takich tych czytanek fabularyzowanych, które były w szkole. No piękne, pięknie. Ach, to jak w oknie chłaski. Zobaczysz się fragment rzeczywistości i dopowiada sobie człowiek nie wiadomo co. Dobra, ale pośpieszmy się, bo ten film będzie miał już z godzinę. No ale mówiłem, no tak będzie. Tutaj mamy wąsaczek albo wasaczek antykwariat, tym razem już inny antykwariat. Od nich chyba nic nigdy jeszcze nie kupowałem. No i robimy zatem open boxing antykwaryczny, moi kochani. I co my tu mamy? I dwie kolejne książki z czarnej serii, ale oczywiście rok 68, czyli wtedy, kiedy czarna seria jeszcze nie była czarną. Louis Aragon, Wyrok śmierci. No, bardzo się boję tej książki, że mnie trochę przerośnie. O Jezu, jakie to długie. Długie i małe literki i to 400 stron, to będzie się czytało i czytało. No, ale okej. Aragona zawsze chciałem przeczytać, chociaż tak... Może po to, żeby skrytykować. No, zobaczymy. Wciągam się w tę czarną serię i widzę, że naprawdę sporo fajnych, często zapomnianych tekstów. A kolejny to literatura, zdaje się, że niemiecka, Hermann Kant i Aula, i też o tej książce nic zupełnie nie wiem i bardzo się z tego powodu cieszę. Robiliście tak kiedyś? Może powtórzymy tę akcję z przed chyba 3 lat na moim kanale, gdzie się wchodziło do biblioteki i losowało książkę i się ją później czytało i robiło się na przykład filmik o niej. Bo to taka, myślę, że wiecie, chodzi o to, żeby wychodzić poza swoje nawyki czytelnicze i jakieś przywiązania, nie? Przeczytać coś, co się wylosowało, czego by się zupełnie nigdy nie przeczytało, na co by się nie zwróciło uwagi, więc poniekąd u mnie z tym z tą czarną serią tak jest, że tutaj trafiają takie książki, no wiecie, które się... A, to wiem już, co to jest. A ostatnie to jest... to była księgarnia, czy... Wojciech Kozłowski, Kleosin. No to nie wiem. Chyba używana. Ale nie, zafoliowana. To księgarnia jakaś musiała być. Tutaj jest dużo folii, więc pewnie nie zobaczycie tytułu. Słuchajcie, polecony mi przez Ignacego, którego tutaj parę razy mieliście okazję usłyszeć, Wypalić chrom Williama Gibsona, jego zbiór opowiadań. Oj, bardzo bym chętnie wrócił do cyberpunka. Oj, bardzo mi brakuje tego, więc myślę, że też jakoś chyba się szybko pojawi na kanale. I to jest już chyba wszystko. Pokój wygląda jak totalne pobojowisko. Jest pełno papierów, jest pełno książek i zastanawiam się, czy tu gdzieś... A nie, jeszcze dwóch książek nie pokazałem, a już mamy mało czasu do końca. Dlaczego? Bo to są nie z opakowań, tylko te, które gdzieś tam wyszarpałem z darmowych różnych egzemplarzy. Jeden mi żona przyniosła, drugi też gdzieś indziej trafiłem. Pierwszy to jest coś, co już czytałem, o czym opowiadałem, ale chciałem mieć tę książkę i nie mam. Tak, dobrze widzicie. D'Annunzio, Triumf śmierci. No nie muszę chyba nic mówić. Jeżeli nic wam to nie mówi, to polecam kliknąć w mój film zatytułowany Faszyzm, seks i poezja, czyli rzecz o Gabrielu D'Annunzio.
A druga z tych książek niezapakowanych to są Koła na piasku Teodora Parnickiego. Nie znam tej powieści, z tym, że to jest jedna z późniejszych książek Teodora Parnickiego, więc pewnie poczeka sobie na przeczytanie, bo ja mam gdzieś dość spore zaległości, jak gdzieś tam na tych pierwszych jego książkach w wieku lat nastu, czy tam dwudziestu może około, nie no nastu lat, bo w podstawówce jeszcze byłem, odpadłem, tak? Kilka przeczytałem, ale to są te pierwsze, jak już u Parnickiego zaczynało się robić dość dziwnie, no to ja stwierdziłem, że to na razie nie. I nie wracałem do niego, więc trzeba będzie zdecydowanie wrócić. Dobrze, słuchajcie moi drodzy, żeby już za długo was nie przetrzymywać, kończymy. Mam nadzieję, że za tydzień uda nam się zobaczyć na babonach polskiej fantastyki, ale mi się straszliwie dłuży ta książka. Wiecie jak. Ale może się uda, będę robił wszystko, żeby się udało. Po drodze pewnie jakaś może krótka recenzja, jeżeli zdążymy, a jeżeli nie, no to tylko babony by wtedy były w przyszłym tygodniu, ale to czas jeszcze pokaże. A tymczasem będę się z wami już żegnał. To był Graf Zero, vlog literacki o książkach, o literaturze, o kulturze, bez pardonu.